Mamy marzec, co najwyższy czas dla tych, którzy zastanawiają się, czy powiedzieć tak uprawie soi. Uprawie, która może wnieść wiele dobrego dla Twojego gospodarstwa i panującego w nim płodozmianu. W tym sezonie postawiliśmy wspólnie z firmą Agrolog na innowacyjną akcję – skup mokrej soi. Jest to ewenement w Polsce. Nikt nigdy nie oferował jeszcze skupu tego surowca wprost z pola po żniwach. Jeśli jesteś o krok od decyzji, czy uprawiać soję, to po obejrzeniu tego filmu nie będziesz mieć wątpliwości. O ile? No właśnie, jest jeden ważny warunek – pH gleby, podstawowy wyznacznik uprawy soi. Zielone światło do uprawy to pH w okolicach 6,5. Jest mniej? Bez wapna ani róż. W pierwszej kolejności wyreguluj odczyn gleby. Uprawa soi jest prosta, nie wybacza natomiast pewnych błędów. Jakich? Omówiliśmy to już podczas wydarzenia Soja pod lupą. Następny krok to wybór odmiany. Firmy hodowlane pracują nad coraz bardziej plennymi, przystosowanymi do naszych warunków klimatycznych odmianami. Najlepsze odmiany do uprawy w Waszych warunkach dobierzecie ze specjalistą agrotechnicznym firmy Agrolog. I tutaj ważna informacja. W Agrologu możesz kupić materiał siewny soi, a potem sprzedać swój plon z zyskiem, korzystając z promocji zysk ukryty w nasionku soi. Kupujesz materiał siewny w Agrolog i sprzedajesz swój plon z zyskiem 30 zł ekstra do tony. W ofercie firmy Agrolog znajdziesz również wszystkie rekomendowane środki do ochrony swojej plantacji. Wracając do akcji skupu. Coraz częściej wśród plantatorów pojawiają się pytania nie tylko o uprawę, ale o zbiór i suszenie. Skupowana będzie tak jak do tej pory soja sucha oraz mokra w trakcie żniw. Oferowana jest również opcja zbioru przez kupującego z regionów 50 km od wybranych magazynów. Precyzyjny zbiór odbywać się będzie z pomocą kosy typu Flex. Z naszych badań wynika, że zbiór kosą Flex, która kopiuje podłoże pola, to nawet 500 kg nasion więcej aniżeli zbiór tradycyjny. 500 kg nasion to przy obecnych cenach 1000 zł. Dlatego wdrażamy ten sposób zbioru w 4 wybranych lokalizacjach. Sprawdź na mapie, czy ta opcja jest dostępna również dla Ciebie. Jeżeli nie, pamiętaj, że możesz dostarczyć nasiona tuż po zbiorze do tych magazynów, co eliminuje dodatkowy koszt suszenia, zaoszczędzając Twój czas i pieniądze. Na zakończenie chciałbym przypomnieć, że członkowie Stowarzyszenia Polska Soja, w tym również ja, chętnie udzielimy rad i odpowiemy na nurtujące Cię pytania. W Agrologu możesz kupić materiał siewny, a potem sprzedać tam swój plon. Nie zwlekaj, zacznij z nami nowy sezon.